to mniej więcej wygląda na zewnątrz. Cała działka to jest 1000 metrów kwadratowych, która została podzielona na 4 części. Każdy budynek ma wydzieloną działkę pod budynkiem plus część ogrodową. I ten podjazd, który w tej chwili tutaj widać, to jest czwarta z tych działek, która jest sprzedawana w udziale 1/3 dla każdego lokatora, 1/3 wspólnego podjazdu. Wejdę do pierwszego z domów. To jest mniejszy dom. Dom, który jest na poziomie wykończenia deweloperskiego, takiego zaawansowanego. A wprost pomieszczenie, do którego w tej chwili wchodzę, to jest łazienka. Druga łazienka jest piętro wyżej. Są zrobione wszystkie nowe instalacje. Elektryczna, wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, nie ma kotła. Cały budynek jest podpiwniczony w 100%. Tutaj zbliżam się do miejsca, gdzie powinna być wykonana klatka schodowa. Na dole jest ta część podpiwniczenia. Podpiwniczenie w piwnicach jest do zrobienia, są do zrobienia tynki i wylewki. Natomiast w części parteru i poddasza, które tutaj widać, tu będzie zrobione wejście. To jest miejsce na klatkę schodową. Tutaj wylewki są do zrobienia, natomiast tynki są wykonane, tynki są zagruntowane i w zasadzie można zająć się pracami wykończeniowymi. W tej chwili jestem w głównym holu tego mniejszego budynku. Tu są dwa okienka, jak widać są pozakładane już grzejniki, centralne ogrzewanie jest rozprowadzone. Wchodzę w tej chwili do części takiej głównej, nazwijmy to salonem. Nie jest to może jakichś ogromnych rozmiarów. Cała powierzchnia tego budynku to jest 115 metrów plus piwnice. Jest wyjście na zewnątrz przez te drzwi, które w tej chwili widać. Jest część terenu zewnętrznego, która może służyć również jako podjazd dla samochodu. Tu nie bardzo widać, tam jest brama wykonana tylko i wyłącznie z myślą tutaj o właścicielach tego domu. Natomiast tutaj już widać ogrodzenie do sąsiadów. Ta posesja jest sprzedana, natomiast ten teren przy tym domu nie będzie służył jako droga dojazdowa z całą pewnością, tylko jako taki teren zewnętrzny, ogródek. Z salonu można przedostać się tutaj do takiej wnęki, która ma służyć jako aneks kuchenny. Tak jak widać, wszystkie instalacje są porobione, łącznie z wentylacją. Instalacją wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Centralne ogrzewanie jest wykonane. W tym domu są, tak jak mówiłem, do zrobienia jeszcze wylewki, które tutaj widać, że są do ukończenia. Natomiast tu w tym miejscu jest na tyle miejsca, na tyle przewodów kominowych, żeby można było ustawić sobie kominek albo w tym miejscu, albo w tym. To są kominy, które są zabudowane w tej chwili, natomiast nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby tutaj zostały umieszczone czy koza, czy kominek. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o ten mniejszy dom. Przejdziemy teraz do domu większego. Aha, jeszcze taka istotna rzecz. Na poddaszu, na którym nie byłem, tam jest druga łazienka i dwie sporych rozmiarów sypialnie. Natomiast drugi dom jest domem również w 100% podpiwniczonym. Wszystkie instalacje poza centralnym ogrzewaniem są wykonane. To jest dom, który ma 175 metrów i do tego jest 75 metrów części pod poziomem 0, czyli podpiwniczenia. W części dolnej, może ja zapalę światło. W części dolnej jest wejście z wnęką przygotowaną na szafę. Schody, które prowadzą na poddasze użytkowe. Tutaj jest wejście do piwnicy. Piwnica jest do otynkowania, do zrobienia są wylewki w piwnicy. Tak jak mówiłem, cały dom jest podpiwniczony. Tu jest główny salon, z którego można przejść na poziom o kilkadziesiąt centymetrów niższy, z takim stopniem. To jest część jadalni wraz z częścią
kuchenną z dużym oknem, z wyjściem tutaj z tej strony na zewnątrz, tymi dwuskrzydłowymi dużymi drzwiami. I tu jest teren zewnętrzny, który na tę chwilę jest nieco zasypany śniegiem. Jest odrobina zieleni, którą ja zostawiłem do, powiedzmy sobie, do uznania przez właścicieli, czy oni to chcą, czy nie. Jako że sąsiednia posesja, która też jest tutaj wydzielona i ogrodzona, tam również było spora ilość drzewów i drzewów, ale właściciel stwierdził, że wycina wszystko. Tutaj również jest możliwość na tej ścianie, na wprost, zainstalowania kominka, ewentualnie kozy. Na tej kondygnacji jest jeszcze sporych rozmiarów łazienka, do której w tej chwili wchodzę. Łazienka jest dużym oknem. Można ją podzielić na WC i część tą kąpielową osobno. Jest wykonana wnęka, w której można sobie zrobić szafę, bieliźniarkę czy coś w tym stylu. Wejdę teraz schodami na górę. W części górnej są trzy sypialnie i łazienka. Jest również antresola, którą można zabudować. O, antresola jest tutaj w tym miejscu, która może pozostać tak, w takiej formie, jak w tej chwili widać. Ewentualnie można to zabudować, zrobić sobie tutaj szafę wnękową. Tutaj jest pierwsza z sypialni z oknem dachowym, wąskim korytarzem możemy przejść do sypialni numer 2, gdzie również jest wszystko przygotowane do prac wykończeniowych, brakuje tylko centralnego ogrzewania i wylewek. I tu jest sypialnia numer 3, która wygląda w ten sposób. I tak jak mówiłem, na tej kondygnacji również jest toaleta, łazieneczka, która jest przygotowana z myślą o tym, żeby tutaj była kabina prysznicowa i miejsce na ustęp umywalkę. Tak to wygląda. Jest tutaj jeszcze część nad stropem. Zastanawialiśmy się, czy tutaj w tym miejscu nie zrobić wyłazu po to, żeby tam na górze można było zrobić jakiś taki stryszek. Ale w związku z tym, że piwnice są dość znaczne, odstąpiliśmy od tego pomysłu i to można zawsze zrobić w czasie późniejszym. Ten dom ma 175 m kwadratowych. Mówię o powierzchni podłóg i w 100% również podpiwniczony. Piwnice zajmują w granicach 85 m kwadratowych. Jeszcze raz salon. Tutaj można podłączyć tą kozę czy kominek. I tak to wygląda. Jeżeli chodzi o media, w obu segmentach jest kanalizacja, woda z wodociągu miejskiego i do tego jest podciągnięty gaz. Czy gaz będzie wykorzystany do centralnego ogrzewania, to już leży w gestii każdego z użytkowników. Jaka będzie decyzja, to już są sprawy ekonomiczne i to pozostawiam wolny wybór. Tak to wygląda. Jeżeli jakieś będą pytania, proszę bardzo dzwonić. Mój numer telefonu to 516 56 00 00.